Dzień dobry moi drodzy, dziś zapraszam Was na kolejny filmik z dwoma zestawami dla skóry mieszanej i naczynkowej. I tutaj muszę zaznaczyć, że skóra mieszana, naczynkowa ma naprawdę bardzo duży problem, bo z jednej strony musimy nawilżać strefę U, z drugiej strony regulować strefę T, regulować nadmiar sebum w strefie T, czyli już widzicie, że działamy na dwóch płaszczyznach, a jeszcze do tego dochodzi problem z naczynkami, kiedy skóra się czerwieni ze względu na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, różne czynniki, które wpływają na nią z zewnątrz. Pojawia się to zaczerwienienie właśnie tutaj w okolicy strefy T, widoczne naczynka. No, naprawdę, uwierzcie mi, jest to bardzo duży problem, a jeśli jeszcze do tego dołożymy wrażliwość skóry, no to już w ogóle mamy całość. Dzisiaj postanowiłam, że zrobię filmik uzupełniający do typu skóry mieszanej, który już wcześniej Wam omawiałam, więc on Wam się tutaj gdzieś tutaj pojawi na górze. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, zapraszam Was bardzo serdecznie. I dzisiaj znowu omówimy sobie dwa zestawy kosmetyków do 150 zł, w których znajdziecie różnego rodzaju produkty działające właśnie na skórę mieszaną, ale też naczynkową. Moi drodzy, zaczynamy od pierwszego zestawu i na początek płyn micelarny od marki Bielenda, czyli zaczynamy od oczyszczania. Pamiętajcie, że płyny micelarne stosujemy w wieczornej pielęgnacji, w pierwszym kroku demakijażu, czyli zmywamy nimi całą twarz, szyję, dekolt, oczy, usta, a następnie przechodzimy do kolejnego kroku demakijażu, czyli już mycia naszej skóry z odpowiednim produktem oczyszczającym. Dzisiaj polecę Wam bardzo fajny płyn micelarny właśnie od marki Bielenda, który jest specjalnie skomponowany dla skóry naczynkowej. Jest to płyn, który posiada w składzie składniki substancje łagodzące, takie jak na przykład allantoina i pantenol, ale mamy również substancje nawilżające jak kwas hialuronowy. Bardzo ładny, łagodny, bardzo fajny płyn oczyszczający, który dobrze zmywa makijaż i będzie nadawał się również do skóry wrażliwej, czyli taki pierwszy krok, kiedy pozbywamy się wszystkiego z naszej skóry, fajna pojemność, duża, płyn, który też bardzo często dostaniecie na promocji, więc warto łapać te promocje. Sama go przetestowałam, uważam, że jest naprawdę bardzo dobry, a Wy wiecie, że ja posiadam skórę mieszaną, wrażliwą, absolutnie nie doszło do żadnego uczulenia, podrażnienia, ściągnięcia. Między innymi właśnie dlatego, że w składzie jest kwas hialuronowy, który będzie regulował ten problem z przesuszeniem skóry. No dobrze, następny kosmetyk. Skoro podziałaliśmy na naszą skórę płynem stworzonym właśnie do skóry naczynkowej, wrażliwej i zawierającym kwas hialuronowy, to teraz przejdźmy na kolejny poziom, czyli oczyszczanie, i skupmy się na tym, żeby doczyścić między innymi właśnie strefę T. Czyli musimy tutaj zastosować taki preparat, który będzie nie tylko oczyszczał, doczyszczał, czy nawet delikatnie złuszczał, ale również regulował nadmiar sebum. I ja polecam Wam kolejny kosmetyk od marki Bielenda. Wydaje mi się, że to jest też taki kosmetyk, który pojawił się jako nowość. On nie jest dosyć długo w ofercie, nie istnieje dosyć długo w ofercie marki Bielenda, ale jest naprawdę bardzo ciekawy. Ma świetny skład, ma fajną konsystencję, taką lekko kremowo-piankową, no i super składniki, które też będą właśnie działały tak, jak nam zależy. Czyli mamy tutaj olej awokado, mamy trehalozę, mamy ekstrakt z kiwi, mamy beta-glukan, glukonolakton, niacynamid. Bardzo łagodne detergenty, świetna konsystencja, przyjemnie, tak powiedziałabym, nawet słodko pachnie. Jest to kosmetyk, który spokojnie mogą stosować osoby posiadające skórę mieszaną, normalną, tłustą, trądzikową i możecie go stosować zarówno w wieczornej pielęgnacji, właśnie w tym drugim kroku oczyszczania, ale również możecie go stosować w porannej pielęgnacji, kiedy chcecie doczyścić Waszą skórę po całej nocy, usunąć z niej zanieczyszczenia, kurz, pozostałości kosmetyków, przygotować ją na przyjęcie substancji aktywnych w porannej pielęgnacji. To jest naprawdę bardzo fajny kosmetyk, też w bardzo dobrej cenie. W obu zestawach pomyślałam, że
Zaproponuję Wam jeden tonik, a dokładnie wodę różaną od marki Make Me Bio. Jest to preparat, który już Wam polecałam wiele razy, jeśli rozmawiamy między innymi o skórze wrażliwej i naczynkowej, ale omówimy go sobie w drugim zestawie. Natomiast w tym pierwszym zestawie przejdziemy teraz do serum. I tutaj chciałabym Wam polecić witaminę C. Dlaczego witaminę C? Dlatego, że witamina C jest cudownym antyoksydantem i ma wiele wspaniałych właściwości dla naszej skóry. Oprócz tego, że będzie wymiatać wolne rodniki tlenowe z naszej skóry, będzie ją delikatnie rozjaśniać, regulować koloryt naszej skóry, to również witamina C ma działanie regulujące nadprodukcję sebum, więc fajnie sprawdza się w przypadku skór mieszanych, skór tłustych z problemami trądzikowymi, ale też witamina C wpływa fantastycznie na naczynka, uszczelnia naczynka krwionośne. Jest to, jak wiecie, jedna z moich ulubionych substancji aktywnych właśnie ze względu na to jej szerokie spektrum działania. I uważam, że jeżeli posiadacie fajnie skompletowaną pielęgnację, to ta witamina C powinna się w niej znaleźć. Bez względu na to, czy posiadacie skórę suchą, odwodnioną, mieszaną, tłustą, naczynkową, normalną, dojrzałą, pomyślcie o tym, żeby jednak w tej Waszej pielęgnacji ta witamina C się znalazła. I jeśli właśnie posiadacie skórę mieszaną i naczynkową, to będzie to dla Was genialne rozwiązanie. Ja polecam Wam dzisiaj serum. Serum, które zdobywa dosyć dużo opinii, pozytywnych opinii w internecie i jest to tanie serum. Serum od marki Eveline, w którym znajdziecie kompleks witaminy C o bardzo dużym stężeniu. Tam mamy, o ile dobrze pamiętam, dwie formy witaminy C, które będą się ze sobą uzupełniały i przede wszystkim będą fantastycznie wpływały na Waszą skórę, czyli na skórę, dzisiaj sobie omawiamy, mieszaną i naczynkową. To serum zawiera również inne fajne składniki aktywne. Będzie działać antyoksydacyjnie, rozjaśniająco, wzmacniająco, odmładzająco, nawilżająco. Mamy w nim m.in. kwas ferulowy, kwas hialuronowy, ekstrakty roślinne, bakuchiol, witaminę E. Jest to taki produkt, który możecie stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Oczywiście, jeśli dopiero wprowadzacie witaminę C do Waszej pielęgnacji, to zaczynajcie od stosowania jej wieczornej pielęgnacji. A później, jeżeli skóra będzie dobrze na nią reagowała, możecie wprowadzać ją do porannej pielęgnacji. Więc tutaj macie takie kompleksowe serum, które będzie cudowne dla Waszej skóry. Co prawda mała pojemność, bo o ile dobrze pamiętam 18 ml, opakowanie z pipetką, ale oczywiście stosujemy tylko kilka kropli, więc też fajnie się sprawdzi i super cena. Gorąco Wam polecam, bardzo fajny, ciekawy produkt. Fajne stężenia substancji aktywnych, fajne kompleksy i fajne składniki aktywne, które pomogą Wam w otrzymaniu pięknego, młodego wyglądu. I na zakończenie w tym pierwszym zestawie polecę Wam krem. Krem, który możecie stosować zarówno w porannej i wieczornej pielęgnacji. Jest to krem skierowany głównie na problem naczynkowy. Ale ze względu na to, że posiada bardzo fajną, przyjemną konsystencję, taką kremowo-żelową i jest ona niesamowicie lekka, super sprawdzi się w przypadku skór naczynkowych mieszanych. Tak? Czyli jeżeli nie lubicie takich ciężkich konsystencji, ale chcecie działać nawilżająco, z drugiej strony regulująco i chcecie też działać na Wasze naczynka, to pomyślcie właśnie o tym kremie od Bandy. Tak. Znowu Bandy, wy wiecie, że ja tę markę bardzo lubię. Uważam, że kosmetyki są naprawdę w dobrych cenach, o świetnych składach. I ten krem żel na zaczerwienienia z serii Venocare jest świetnym uzupełnieniem w tym dzisiejszym zestawie. Tutaj w składzie znajdziemy wiele fajnych substancji, które będą działały na naczynka, ale jest to też produkt niekomedogenny, czyli nie będzie wpływał na powstawanie zaskórników, a będzie redukował zaczerwienienie, łagodził, koił, nawilżał, poprawiał koloryt i zmniejszał nadwrażliwość. Czyli jeżeli też posiadacie skórę nie tylko mieszaną, naczynkową, ale wrażliwą,
to myślę, że ten preparat jest super skomponowany właśnie dla Was. Czyli będziecie działać na naczynka, będziecie je wzmacniać, będziecie koić Waszą skórę, a z drugiej strony nie będziecie jej obciążać. Dacie jej nawilżenie, które jest potrzebne w przypadku skóry mieszanej, ale też będzie ten, nie będzie tego efektu zapchania porów, przesuszenia, ściągnięcia, z drugiej strony nadprodukcji sebum. Fantastyczne, bardzo dobre, fajne opakowanie, super pojemność, także kosmetyk, który możecie stosować zarówno rano i wieczorem. I też muszę tutaj zaznaczyć, że jeżeli będziecie stosować go w porannej pielęgnacji, super sprawdza się pod filtr i bardzo dobrze sprawdza się również pod podkład. Zanim przejdę do omawiania drugiego zestawu, chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że w przypadku większości typów skóry okolica oka jest zazwyczaj bardziej przesuszona, więc jeśli szukacie kremów pod oczy do stosowania na okolice oczu, to koniecznie zobaczcie sobie moje wcześniejsze filmy dotyczące skóry suchej. Tam poleciłam Wam tanie i świetne kosmetyki, których dzisiaj tutaj nie chciałabym znowu powtarzać, żeby też nie przedłużać tego filmu. Zwróćcie sobie uwagę. Tam pamiętajcie, że w opisach do wszystkich filmów znajdziecie linki do omawianych produktów, bo widzę, że czasami pojawiają się komentarze pod moimi filmami, co to dokładnie za kosmetyk, gdzie go kupić i tak dalej. Staram się zawsze, żeby w opisie przy każdym zestawie, omawianym zestawie były linki, więc od razu będzie Was przekierowywać tam, gdzie te kosmetyki możecie dostać. Dobra, przechodzimy do drugiego zestawu i tutaj skomponowałam ten zestaw nieco inaczej, bo w pierwszym zestawie rozmawialiśmy o płynie micelarnym, który będzie działał na naczynka, a później w oczyszczaniu, zastosowaniu preparatu takiego właśnie piankowego na dogłębne oczyszczanie, a tutaj zrobimy troszeczkę inaczej. Na początek płyn micelarny z glinką od marki Bielenda, genialny płyn, słuchajcie, który jest właśnie super dopasowany do skór mieszanych, tłustych, trądzikowych, ze względu na substancje aktywne, które się w nim znajdują, więc jest to taki preparat, który od razu będzie cudownie oczyszczał Waszą skórę w tej wieczornej pielęgnacji. Doprowadzał ją do takiego stanu, który jest Wam potrzebny. Oczywiście pamiętajcie, że płyny micelarne należy zmywać. Te micele z naszej skóry należy zmywać, więc później sięgamy po kolejny kosmetyk. Ale muszę Wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz użyłam ten produkt, to przypomniał mi się kosmetyk już z tej półki selektywnej, które też uwielbiam, od marki Estée Lauder, lotion właśnie z glinką, przeznaczony do skóry mieszanej, tłustej, które też ma działanie zwężające pory. Genialny kosmetyk, ale bardzo drogi i też czasami pojawiają się problemy z jego dostępnością. Więc kiedy pojawił się ten płyn micelarny od marki Bielenda właśnie z glinką, to od razu stwierdziłam, że muszę go przetestować, no i muszę Wam powiedzieć, że super się u mnie sprawdził, dlatego właśnie go dzisiaj Wam polecam. No to idziemy dalej i skoro powiedziałam Wam, że w tym kroku oczyszczania wieczornego najpierw stosujemy produkt przeznaczony do skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej, który będzie bardzo intensywnie doczyszczał, to teraz przejdziemy do produktu domywającego, który będzie działał na naczynka. I tutaj z kolei mam dla Was propozycję pianki od marki Ava i to też jest taka pianka, którą już kiedyś Wam polecałam w moich filmach. Pianka genialnie skomponowana ze składem, bardzo fajnie działająca na skórę naczynkową. Nie będzie jej podrażniać, nie będzie jej przesuszać, a z drugiej strony będzie ją łagodzić, doczyszczać, działać też delikatnie na te naczynka. Świetny, świetny produkt w bardzo dobrej cenie, chociaż z tego co kojarzę, nie jest on ogólnodostępny w drogeriach takich stacjonarnych, ale oczywiście link do tego produktu znajdziecie. Natomiast w ogóle cała ta seria, jeśli chodzi o markę Ava, jest po prostu świetna i uważam, że jest niedoceniona, mało się o niej mówi. Marka Ava posiada w swojej ofercie wiele bardzo fajnych kosmetyków, no i ta pianka to jest właśnie taki jeden, który chciałabym Wam dzisiaj polecić. Uzupełnienie, czyli tonik, a dokładnie hydrolat, woda różana, o której już Wam wcześniej wspominałam, czyli marka Make Me Bio. Woda różana, genialna, fantastyczny skład. Tak, dobrze usłyszeliście.
I nie ma tutaj absolutnie żadnych związków zapachowych, żadnych konserwantów, żadnych dodatkowych substancji. Mamy jeden aktywny składnik, który jest nam najbardziej potrzebny, ponieważ ta woda różana będzie regulowała pH, delikatnie nawilżała, koiła, łagodziła. I tutaj też muszę zaznaczyć, że zapach tej wody różanej jest bardzo naturalny. Jest taki, no nie ma mowy o takim, czasami nam się kojarzy ten zapach róży z takim zapachem babcinym. Tutaj absolutnie nie ma o tym mowy. To jest taki zapach delikatnie ziołowy, właśnie taki bardzo, bardzo naturalny, przyjemny, ale ta woda różana, kiedy ją Wam polecałam już kilka dobrych lat temu, wiem, że u Was bardzo dobrze się sprawdziła, bardzo ją lubicie, ja osobiście też i gorąco ją Wam polecam. Zresztą to jest taka woda różana, którą możecie spokojnie używać przy każdym typie skóry. No dobrze, to lecimy dalej i tutaj mam dla Was propozycję serum. Serum, które będzie wzmacniało Wasze naczynka, ale będzie też działało na warstwę hydrolipidową, nawilżało, koiło, łagodziło. Moja propozycja jest to serum na naczynka od marki Nakomi. Nakomi Next Level, bardzo fajne serum z bardzo dobrym składem. Między innymi znajdziemy w nim azeloglicynę. A jeśli oglądaliście film, ostatni, jeden z moich ostatnich filmów, w którym polecam Wam preparat od marki Bandy na niedoskonałości, to będziecie już wiedzieć, co to jest azeloglicyna i jak fantastyczne działanie ma na naszą skórę. I tutaj właśnie marka Nakomi zastosowała tę substancję w składzie tego serum, czyli będziemy mieć działanie nie tylko i wyłącznie na nasze naczynka, ale również na stany zapalne. Stany zapalne, które mogą czasem pojawiać się w przypadku skóry mieszanej. Jest to serum, które będzie wzmacniać właśnie naczynka, działać przeciwzapalnie, nadaje się do skór naczynkowych, trądzikowych, dodatkowo też normalizuje wydzieranie sebum, nawilża, łagodzi, regeneruje. Jest to takie serum, które spokojnie możecie stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji, zamiennie na przykład serum z witaminą C, jeśli macie taką potrzebę, albo stosować konkretnie tylko i wyłącznie to serum. Fajne opakowanie, dobra pojemność, fajna, przyjemna konsystencja. Też gorąco Wam polecam właśnie ten kosmetyk. I moja ostatnia dla Was propozycja w dzisiejszym filmie, czyli krem. Krem, który również spokojnie możecie stosować zarówno w porannej i wieczornej pielęgnacji. Krem od marki Bielenda, taki, który zawiera w swoim składzie CBD. A Wy wiecie, jeśli śledzicie mój kanał, że ja uwielbiam tę substancję w kosmetykach i nie tylko. CBD, olej z konopi, ma fantastyczne właściwości na naszą skórę. Będzie działać łagodząco, kojąco, regenerująco, odbudowywać warstwę hydrolipidową, wzmacniać naszą skórę, działać przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Więc jest to genialny składnik do każdego tak naprawdę typu skóry. Ale dzisiaj my rozmawiamy sobie o skórze mieszanej, naczynkowej, być może też wrażliwej. I dlatego właśnie pomyślałam, że polecę Wam ten krem. To jest krem, który też ma bardzo fajną, przyjemną konsystencję. Nawet bym powiedziała, że taką konsystencję, którą bardzo polubią panowie, a panowie nie lubią tłustych, takich wiecie, zapychających, ciężkich konsystencji i też oczywiście mogą mieć problemy ze skórą, mogą mieć problemy z wypryskami, mogą mieć skórę mieszaną, również naczynkową, więc jeśli są tutaj panowie, którzy oglądają ten film, to gorąco Wam polecam, ewentualnie moje drogie panie, jeśli szukacie dla Waszego mężczyzny jakiegoś fajnego kremu, to pomyślcie o preparatach zawierających w składzie CBD, olej z konopi, bo naprawdę mężczyźni polubią tego typu substancję aktywną w swojej pielęgnacji, a jeśli na przykład skusicie się właśnie na ten krem, to myślę, że też spodoba im się ze względu właśnie na konsystencję. To jest krem, który będzie sprawiał, że skóra po jego nałożeniu będzie delikatnie matowa, nie podrażnia, nawilża, regeneruje, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, ma bardzo fajny, taki delikatny, powiedziałabym, przyjemny zapach. Oczywiście z tymi zapachami to wiecie jak jest, że każdy z nas będzie odczuwał je nieco inaczej. No ja w ten sposób odczuwałam ten krem. W ogóle uważam, że cała ta seria z CBD od marki Bielenda jest
też bardzo warta zainteresowania, bardzo fajnie skomponowana i można się nad nią przychylić albo wpisać sobie ją, słuchajcie, gdzieś na listę kosmetyków do przetestowania. No i właśnie ten krem. Ten krem będzie takim uzupełnieniem Waszej pielęgnacji. Będzie fajnie komponował się, jeśli połączycie go z serum z witaminą C. Albo też, jeśli połączycie go z preparatem na naczynka. Spokojnie możecie go stosować w porannej pielęgnacji albo też w wieczornej pielęgnacji. W porannej pielęgnacji ze względu na to, że będzie dawał ten efekt takiego lekkiego zmatowienia, nie będzie Wam się błyszczała skóra w strefie T. To, czego nie lubimy. A z kolei też w wieczornej pielęgnacji będzie wpływać na odbudowę bariery hydrolipidowej, regenerować tą naszą skórę, wzmacniać naczynka, działać przeciwzapalnie. No możliwości tutaj macie naprawdę bardzo dużo. No i zwróćcie też uwagę, że mam dobrą cenę, jeśli chodzi o ten krem, taka perełka, którą no warto mieć gdzieś właśnie na uwadze. Myślę, że możemy już zakończyć temat, jeśli rozmawiamy o skórze mieszanej i przejdziemy sobie pomału do skóry tłustej. Bo wiem, że też tutaj wiele osób na nią czeka, więc omówimy sobie skórę tłustą naczynkową, no zobaczymy. I pomału też będziemy przechodzić do skóry dojrzałej, tutaj będzie na pewno najwięcej filmów, bo skóra dojrzała może być sucha, może być mieszana, może być wrażliwa, naczynkowa, tłusta, z trądzikiem różowatym, z trądzikiem dorosłych. Więc tych tematów naprawdę, słuchajcie, mam dużo tutaj z Wami do omówienia. Ale mam nadzieję, że ta seria Wam przypadła do gustu. Zresztą widzę po Waszych komentarzach, że podobają Wam się te filmy. Część kosmetyków znacie, część kosmetyków nie znacie, wpisujecie sobie gdzieś tam właśnie na listę do przetestowania. Dzielicie się również Waszymi propozycjami, jeśli chodzi o kosmetyki sprawdzone przy Waszych typach skóry, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Przypominam oczywiście o tych linkach, które znajdziecie w opisie, więc wystarczy go sobie rozwinąć. O filmach, które były do tej pory. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko, ściskam Was mocno, buziaki, pa!